obstawiałbym też, że między tymi dwoma teamami, no te dwa teamy generalnie biją się o pierwsze miejsce, nie ma co tutaj ukrywać, tak jest przynajmniej moje zdanie, nie ujmując pozostałym zespołom, bo ich nie widziałem jeszcze, bo ciężko ich było widzieć. Sanżeniasza w składzie Cole, Shytek, Ice, Blue Penguin i Gargamel. Po drugiej stronie BDL, Denek, Jimmy Skywalker, a.k.a. najlepszy pucz w Europie, Ciastek i Sios. Zbanowany jest Trend Protector, zbanowany Earth Shaker, no, czyli takie raki dość zbanowane. I zbanowany jest również Bristleback, co jest wyborem, który popieram, bo granie na Bristle jest niesamowicie irytujące w teraźniejszej mecie. Do tego jeszcze Disruptor, taka sama sytuacja jak Bristle. Więc wszystko się zgadza. Mieliśmy małe problemy z odpaleniem przez Immortale Trójki, przez Koordynatora, ale wszystko powoli zaczynamy ogarniać i czekamy na pierwszy pick. Pierwszy pick po stronie Radiant, czyli Sanżeniasz. Clockwork na dzień dobry, z drugiej strony Magnus. Czy do Magnusa zostanie dobrany jakiś milikery, na przykład Juggernaut, na Svenie akurat Empower? Nie. Magnus, Crystal Maiden. Crystal Maiden też wdzięczny support, aczkolwiek, tak jak już mówiłem przy okazji któregoś meczu w środku tygodnia, gra się nią dość ciężko po tych nerfach ostatnio. Tutaj mamy Clockworka i Jakiro. To dobre połączenie Kogi plus Icepad, no niekoniecznie Icepad, ale Kogi przede wszystkim i Macropire. Do tego wszystkiego dookładamy Dual Breath. I Dual Breath, to jak Mono Breath. I Liquid Fire. No szybko się chcą uwinąć, tym bardziej, że tutaj ktoś podobno idzie do pracy na 23. Nie zazdroszczę, aczkolwiek zbanowany jeszcze Draw Ranger, zbanowana Kłopa. Ciekawe, czego ban Draw Ranger. Ciekawe, ciekawe. To wiedzą coś, czego my nie wiemy. Może. No a w poprzednim meczu Low Prior Riders przegrało z No Dignity wygrało 37-20. I No Dignity chyba gdzieś tam się odrobinę przesunęło do przodu, bo No Dignity miało 2-0, więc mają 3-0. Wygrywając jeszcze jeden mecz, przesunął się na pierwszy mecz i będą mieli jeszcze jedno spotkanie, więc są Weatherman z ekipą, są na jak najlepszej drodze do awansu do kolejnej fazy. Zbanowany jest Invoker do tego wszystkiego w meczu, który obecnie trwa. Czekamy na kolejnego bana, czwarty ban. Póki co wszyscy bohaterowie, którzy są wybrani, nie mają nowych immortali. Zobaczymy, nie wiem, kto tam co wydropił. I co komu siadło. Oczywiście wszystkim życzymy tego miecza do Svena, póki jeszcze kosztuje 50 euro. Ja patrzyłem, to już był za 38. Co ty gadasz, naprawdę? Tak. Naprawdę, zrobiłem deal życia w takim razie. A mi się dalej... Autentycznie sprzedałem. Był, jak ja go wystawiałem, kosztował 58. Wystawiłem go za 50 dla siebie, czyli kosztował 57 z kawałkiem. Elder Titan. O, to nowy bohater, nie wiem kto to jest. I sprzedałem go momentalnie w zasadzie, bo było 30? 30 czy 40 było na markecie. To po tym, jak ty powiedziałeś, no teraz 43 trochę wzrósł. Wtedy to powiedziałeś, że sprzedałeś, to ja teraz zapatrzyłem, to był za 38. Lol. 10 minut później. A to GG w takim razie. Elder Titan, Crystal Maiden i Magnus. To ciekawe zestawienie. RP, do tego wszystkiego Freezing Field, plus ulti, plus ten jeden z niewielu Strong Dispeli w postaci Echo Stompa. Strong Dispeli z Sesnem. No i mamy Raka. Tutaj wybitnie Sanżen Jasza. Idzie tropem prekursorów polskiej Doty, czyli teamu Viper Support. Aczkolwiek ten Viper chyba nie będzie supportem. No właśnie, dopiero teraz pojawia się ten Juggernaut, o którym wspomniałem przy okazji Magnusa Empower. Zawsze wdzięczny skill, żeby rzucić na swojego melee carry. Tutaj przy Omnislashu czy przy czymkolwiek zawsze te obrażenia się lingerują. Radzi sobie z iluzjami, aczkolwiek tutaj chyba tych iluzji za wiele nie będzie. Zobaczymy, jak zagrałem Vipera. Vipera widzieliśmy gdzieś na początku tygodnia, jak grała grupa A i tam w tej grupie grał chyba Chillzone, Val Peters dwa razy Viperem. Dokładnie tak. Za pierwszym razem poszło to całkiem nieźle, za drugim razem poradzili sobie z tym Viperem. Było 1-1 w tym meczu, o ile dobrze pamiętam.
I te buildy były takie typowo, żeby zrobić z niego takiego tanka, jak to można powiedzieć. Czyli żeby było jak najwięcej, przepraszam, obrażeń potrafił przyjąć na siebie, ustawić się. Holy fucking shit, ajo. To ciekawe. Wygląda się interesujący mecz. No, bez kitu, dość niestandardowe piki, tutaj Elder Titan, Ayo z drugiej strony. Magnus, Crystal Maiden, Juggernaut, Viper, Jakiro i Clockwork dość standardowo, ale te dwa są z czapy, jak to się mówi. No, out of the blue. Zbanowany Troll. Tutaj kogo tu brakuje? Mamy Magnusa, mamy Juggernauta, wydaje się, że to jest mid, wydaje się, że to jest Juggernaut, no znaczy na pewno safe lane Juggernaut. Elder Titan może iść offlane od biedy. Crystal Maiden to jest support, więc albo drugi support, albo w zasadzie mogą sobie piknąć nawet mida Team Bongo, czyli Dire, bo Magnus też może iść na offlane. Po drugiej stronie mamy mida Carry, mamy supporta, no właśnie Ayo. Sam w sobie Ayo nie jest taki dobry, więc ktoś do Ayo by się przydał. Chaos Knight. Może być. Chaos Knight to tak bardzo stary Alliance, nie? Loda i tak dalej. A tutaj mamy Phantom Assassinkę. Mamy Care, mamy Mid, wszystko mamy wiadomo. Oni mogą iść naprzemiennie. Vipers FPA. Mid, Carry. Pełne pole do popisu. Team Herbatka. Albo support mi się wydaje, albo kogo byś tutaj dobrał na dobrą sprawę. Teamfight do Magnusa zawsze jest dobry Disruptor, którego sobie zbanowali, więc to... Reserve time! Kiro też jest już pika, jest. Ktoś z obszarowym, z supportów... Myślę i nic nie wymyślę. Sand King zbanowany, może zbanowany jest... Shadow Shaman ewentualnie... Shadow Shaman, te wardy, to Ish. Viper jest wyklika. Leash zawsze spoko, Leash jest rakiem. Enigma. Okej, czyli w zasadzie mamy jasność. To jak mówię, Magnus będzie offlanerem, Ciastek zagra Juggernautem na safe lane, czyli na carry. Do pomocy będzie miał Badyla i Siosa, czyli Crystal Maiden, Elder Titana. Danek jako midowy Shadowfiend. I zostaje Sajjan Yasha, więc baw się dobrze przedstawiając ten team. Chłopców i dziewcząt, bo Gargamel to jest pani Kasia, z tego co pamiętam. Grupa B. To powinno być, tak jak już wspominałem, interesujące spotkanie. Nawet bardziej niż interesujące. Za sekundę wracam. A jeszcze zobaczę na... Ayo Arcana gdzie? Jest Ayo Arcana. No ale niestety zespół Sanji Yasha nie ma maksymalnego levelu wieży. Bongo też. No to zobaczymy. Take way! Who made you captain? It's pronounced admiral. Także po stronie mrocznych mamy zespół Bongo Team. Mamy Ciastka jako Juggernauta, Denka jako Shadowfienda, BDL-a jako Elder Titana i Skywalkera jako Magnusa i Siosa jako Crystal Maiden. Mamy użytego Smoka i no, chcieli zachodzić team Sanji Yasha, jednak jest tu Viper, w którym gra Shytek Sanji Yashy. Już jest Smoke spadnięty, ale chyba Viper będzie w stanie się wycofać bez najmniejszych kłopotów. To jest ustawiony dość, bardzo dobrze nawet i powiedział, chociaż Frostbite. Jest zasięgu, ale już się za bardzo rozbiegli, żeby był jakiś follow-up, natomiast będzie to pewnie runa. Chociaż zespół Sanji Yasha widzi, że cały team... Zabiorą sobie po prostu runę z góry. Tak, więc runowo wyjdzie to samo. Natomiast jeszcze w zespole Sanji Yasha mamy Gargamela, Nazd
jak i że Ace'a na Clockwerku, K9 Ella na Phantom Assassin'ce, Blue Pinguina na Io i jak mówiłem, 6'a na Majorze. Tak czy siak, podwieruny dla każdego z zespołów. No i zaczynamy battle, jak lekki bodyblock na środku. Do pomocy na pewno zostaną na dzień dobry, żeby Denek mógł sobie poradzić z... O właśnie, no to jest jednak PA nam idzie. Do pomocy ma tego ładnego companion Cuba z co by nie mówić portala. Kontrowersyjna arkana. Kontrowersyjna, no właśnie, bo Walt znowu łamie swoje własne zasady. Musi się trzymać schematów utartych, kolorów i tak dalej. A koniec końców dopuszcza arkany. Arkany dla AO z portala, więc tutaj oburzenie, wielkie rybity się burzą, turbury i tak dalej. Ale z drugiej strony jest to arkana z jakby w klimatach Valve, więc Valve stwierdziło, że tym razem dla nich to jest okej. Okay. Pochylając się nad lorem Ayo, który przemierza światy i przemierza czasy, żeby poznać jako elemental, bo on jest elementalem cząsteczek, wydłużenia cząsteczek, to tutaj taka napasuje w lore idealnie, więc I can't comment. Bo to jest rewelacyjna, więc lecę. Nie wiem, czy dobrym pomysłem jest, wracając do gry, zestawienie Denka samego sobie, bo Denek ma póki co jeden last hit i jednego Inaya. Teraz creepy przesunięty pod jego wieżę, więc odrobinę więcej może zrobić przy last hitu. No pod wieżą last hituje rewelacyjnie. A teraz wbicie głęboko, to może być first blood. Jest tu, są raise'y, jest... First blood! To jest właśnie Blue Penguin na tym wspomnianym wcześniej Ayo, który zadaje pierwszą turę, więc tutaj szybko będzie butla, już jest na nim nawet, więc... Ale w zasadzie przerwałam inicjację na Jakiro na topie, w odpowiedzi i wygląda, że Jakiro ma tego nie przeżyje, tak? Dokładnie. Jest tak, że jest odpowiedź ze strony Bongo Teamu. Okej, okay, to that's that, no nie można powiedzieć, że... Ale mamy znowu inicjację, na Shadow Fiendzie nam idzie. Jeszcze jeden ten... A w międzyczasie nam idzie po raz kolejny Shadow Fiend. Dyer's middle tower is under pressure. Jeżeli ktoś tam nie zrotuje, a nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek tam zrotował. Zginął. Do tego wszystkiego jeszcze jest dołożony kill na Elder Titanie, na bocie, na Vipera, na bardzo, bardzo ciężką linię. Elder Titan 0-0, Elder Titan przychodzi na górę. Najgorsze jest to, że Denek trzeci poziom musi teraz Walk of Shame ze swojego... Twoje fontanny na środkową linię, bez pomocy tam się nie obejdzie. Nie ma opcji, żeby sobie poradzić na tej linii. Wystarczy spojrzeć na poziomy, tak? Na trzeci poziom, na dual lane. To są 5 lat skitów. To się dość szybko... Radiant's middle tower is under attack. Wygląda. Magnus na dolnej linii. Czekaj, co ja gadam, to Magnus padnie, a nie Elder. Właśnie tak z taką łamę zastanawiałem się, ale tak. No w każdym razie, na razie Phantom Assassinka jest warta prawie już 2000, podczas The Shadow Fiend jest wart 1000, także to bardzo pokazuje, jak bardzo mid został wygrany. On jest w bicie bardzo głęboko i znowu Denek ma spory problem przed jego... Tak, bardzo czarny, jeden... Jakby to powiedzieć, no mamy rotację... Jest ta odpowiedź. Poza tym Sajos ma tylko drugi poziom, nie ma już many na cokolwiek. No to jest właśnie problem teraz z Kryptomeny, no notorycznie nie ma many. Po prostu w ogóle wcale nie ma many. O, trochę tak. Snowmaiden biega z Mango i zostałem ten gol. Dyer's top tower is about to take the plunge. A w tym momencie 4 graczy zespołu Bongo jest na midzie. W policji mida. Ja nie wiem na dobrą sprawę, co zrobić. Semkę trzeba tu postawić permanentnie, żeby sobie radziła. I zostawiając tutaj Semkę, odkrywamy znowu ciastka. Z Clockworkiem oraz Gargamelem, która będzie go obijać. To będzie spory problem. No właśnie, ten uporczywy, mimo że jest to co 20 sekund Liquid Fire. Ale to mimo wszystko jest Liquid Fire co 20 sekund. I on będzie sprawiał problemy. Dół zostawiony sam sobie, na dole jest solo pozostawiony Shytek. Przewaga już w tym momencie to jest 2000 golda dla drużyny Sanżeniasza. I Fantomka ma już kupionego Infus Raindropa, to w razie czego będzie trudniejsze do zabicia. No co się dzieje? Pingwin po prostu podbija, on jest poziom pod... O, i teraz jeżeli go zestunują, to jest szansa do zabicia i jeden hit, jeden race. Przeżyje? Czyżby?
hapsach i teraz wbijają. Nie no, jeszcze jest tylko dagger, ale teraz kogoś muszą zabić. Muszę coś tego osiągnąć. Nie, nikogo nie udaje mi się zabić. Nietrafiony rejs. I to jest w zasadzie spora rotacja, sporo czasu poświęcone na zabicie tych dwóch bohaterów i ani jeden z nich nie padł. Piąta minuta, w tym momencie wbija na zegarze przewaga dla drużyny Sanżenia, że to jest 2,5 tysiąca. Wydaje się, że kontrolują grę od początku. No nawet już, grę, nawet już Twitch chat się zgadza, że... Wbija jeszcze ładny, ja to stąd. Kolejny dagger. Będzie chyba dive. Nie, this will come in handy. To nie jest dobry pomysł. No właśnie, to jest problem grania mida przeciwko Ayo, tak? Uderzasz tego nominalnego midera drużyny przeciwnej, a tam cały czas gdzieś jest Ayo, który go będzie leczył, więc to zawsze jest problem. Urna za 50 golda, a w zasadzie po tej runie już będzie miał Ayo urnę. Buty, cała urna i butelka. No tutaj jest ten legend, będzie niesamowicie spory. O, w tym momencie już nawet Twitch chat mówi, przewiduje, że Bongo nie ma szans zatrzymać tego mida, także zobaczymy. Mamy solo inicjację, jest ten i chyba to będzie o, ale jest tam odpowiedź. Czy będzie teraz... Nie, nie ma szansy. Titan na drugim levelu raczej nie powinien zabić tej fantomki. No musiałaby się stać jakaś, nie wiem, o, ale już fantomka prawie pół HP zjada Titanowi. Ulti. No są kryty, no i właśnie, to ponad ten regan. 37 punktów w regeneracji życia na sekundę. Butelki z urny. Nie, nawet nie ma. No właśnie, tak. Mówisz o regenie, ale regen nie, nic nie daje, jak się ma mało HP. A już jednak Shadowfiend. Robią robotę, bo to z każdego Raze'a jest. No, właśnie Shadowfiend nawet ulti nie wziął. Chyba wziął Necromastery z trzecim levelem Shadow Raze'a. Tak, znaczy, tak, i właśnie jej fantomka się trochę przeliczyła trochę i dała Shadowfiendowi szansę dogonić, bo na przykład zauważmy, że pomimo tego, że Shadowfiend 4 razy zginął, już ma więcej expo od fantomki. Ale ma... on ma więcej skinów tak samo, 25-25, no jest... jest... No, ale też potencjał do farmienia ma dużo większy Shadowfiend niż... No tak, tak, ale pomimo tego wszystkiego, że fantom... Kolejny raz, jeżeli mówimy o killa, nie o kill. Denek próbuje z tą wbijać. Ale jednak Elder Titan cały czas się kręci do goła mida i mamy też od razu... Powinni właśnie robić dokładnie to, co teraz robią. Cały czas wybierać presję na środkowej linii, no ale właśnie. Wieża na dole już padła i nie ma zamiaru przestać Viper i obijać Shytek. Nie, jeszcze nie padła. Jeszcze ma pół HP prawie. Dire's bottom tower is under attack! Magnus wraca kolejny raz na 1/3 życia. Magnus ma co prawda mana buty, ma tak samo Iron Talona, więc nie najgorzej sobie radzi. W tej beznadziejnej zasadzie... Dire's bottom tower is about to flounder! Wieży zostaje 200 HPK. No a z Shytkiem na Vaporze będzie problem, to też można powiedzieć. Radiant's top tower is on the rocks! 55 lat hitu, 24 dinajów, ale z drugiej strony też jeszcze zupełnie odpuścić na linię na górze. Gdzie ciastek na Juggernaucie ma 15 last hitów, a Ice ma 40, ale nie to jest ważne. Ważniejsze jest to, że ciastek teraz używa Blade. Fury próbuje się wycofać. Obijane. Dire structures are fortified! Nie udało się zmieniować wieżę na dolnym lane'ie. A teraz jeszcze Viper mocno bija Magnusa, jest użyte ulti. Viper strike to będzie bardzo... Będzie... Ach, nie zdążył się odlinkować. Teraz trzeciolevelowa Maidenka. Oj nie, to nie jest dobry pomysł. Tak. Senka próbowała tradeować hity, dosłownie 4 trafienia. Killing spree! Żeby zabić. A jednak trzeciolevelowa Maidenka nie powinna wypadać solo na 8-levelowego Vipera, który jeszcze ma free farm. No i ten Viper ma już 2000 golda, a u siebie w punktu kontrolisty całego, dokładnie tak. Band of Elders Generator 2 i dodatkowo dołożony jest jeszcze Ogre Club. I, I BDL bardzo podsumował tą grę, tą akcję. W tym czasie Shadowfiend znowu padł na midzie. Mają Ayo, tylko czy go zabiją, jest po raz kolejny. Tylko poziomowo, oj! Padła Maidenka i teraz nie, już się fanoka wycofa, nie będzie ryzykowała. Oj, nie zazdroszczę tej gry, Crystal Maiden, nie zazdroszczę tej gry. W zasadzie nie, bo to na tak spasionym przeciwniku będzie. No, Titan też ma czwarty level, więc jemu też nie ma co zazdroszczyć. Shytek zbiera presję na drugiej wieży na dolnej linii, 5000
Punktów złota 4000, okej. Punktów złota... Dyer's bottom tower won't last long! W zasadzie tylko góra jako tako się broni, ale ciężko powiedzieć, że góra jako tako się broni, skoro fighter ma 20 na nas hitów i 5 poziom. No, Juggernaucie, czyli na carry w minucie, w 10. Tak, dla porównania Viper ma 76, a Phantom ma 45. Jak na razie wszystko... wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na bardzo szybką grę po stronie Sanchiasu. Teraz SF próbuje dofarmić w lesie, ale wypada jego Phantomka i raczej nie będzie miał szans tego przeżyć. Jest użyta urna, jest szybkie... Szybki frag nasza dźwięcia. No, Jimmy Skywalker znowu próbuje wytapować. Jeden hit w zasadzie przeżył. Wow. Tym razem się udało przeżyć, zostało mu niewiele HPK. Ale po raz kolejny musiał się wycofać, po raz kolejny zmuszony do użycia teleport scrolla do tego blinka, to on chyba w tej grze niestety nie dofarmi. 40 złota w jego... na jego koncie. Phantomka ma kupionego lifesteala. Znaczy, lifesteala, przepraszam. Nie, dobrze, lifesteala. Tylko on opis jakiś dziwnie zmienili. Healers the attack, heals the attacker for 50%, 15, zamiast po prostu napisać 15%, wszystko napisać tekstowo. To ja coś przypominam, jakieś changelogi. No właśnie, widzę, że zmienili opisy, ale... To ma czas czytać tak długie teksty w trakcie gry, trochę przegięli. Dyer's bottom tower! Couldn't withstand the time! Jest IO, jest ulti IO, ale bez Phantomki, więc IO się tylko... No i muszą go skarcić, nie ma innej szansy, nie ma szansy, żeby Shytek to... Ale i tak... Double kill dla Denka, no... Nie ma co, on się na pewno odkuł na tym teamfajcie. Tak, no na pewno bardzo... Ale gdzieś na górze podczekać nam jeszcze tego wszystkiego. No, to są... Popatrzmy, no, wiesz, trochę się odkuli, a z drugiej strony ta ten teamfight dostali 400 HP i 200 golda, więc to tak teamfight nie miał wielkie znaczenia tak naprawdę. Dla Tenka. Generalnie, no, ulti IO było trochę dziwne. Generalnie tylko przedłożył się umrzeć. Jest skewer, ale nie przerwał to teraz skewer Jimmy'ski Walker po raz kolejny wypadł. Ajo, ale nie udało się, no i teraz mają szansę. Jeżeli się to udało, to będzie sporo. Tak samo jak po Viperze, nie ma gdzie uciekać. Będzie skok do klipów i są jeszcze użyte phase'y. Jeszcze jest, a jeszcze trafiła na runę regenu. Jak nie idzie to po całości. Albo jak idzie to po całości też. Albo jak idzie to po całości. Runa nieprzerwana, więc Phantomka jest gotowa wrócić do walki. Dyer's top tower is under attack. No Phantomka już ma... Dyer's top tower is about to take the plunge. No przed chwilą Phantomka miała 1600 kasy, a teraz ma 100. Echolocation? Dyer's top tower has fallen! Trzecia wieża zewnętrzna dla drużyny Sanchiasa w 13 minucie, więc absolutnie nie próżny. Nie widziałem jeszcze żadnych hookshotów w wykonaniu Ice. Ale też nie są potrzebne na razie. Na razie robią swoje, na razie skupiałem się na objectivesach, na razie skupiałem się na wywieraniu jak największej presji na przeciwnikach. Dyer's middle tower is drowning. Dyer's middle tower is under attack. Zespół Bongo całkowicie cofnięty do obrony. Dyer's middle tower is under pressure. Radiant's bottom tower is staggering. Like a drunk sailor. Dyer's middle tower is under attack. Nie wiem gdzie szukać, bo za chwilę padnie pierwsza wieża na środkowej linii. Wydaje mi się, że zaraz po niej... Dyer's middle tower is under pressure. Dyer's middle tower has fallen. O, mamy teraz, zebrali się wszyscy w piątkę, także pewnie będą chcieli jednak wymusić ten teamfight na midzie. Titan inicjuje spirytem, ale żadnego follow-upu na razie. Jest dagger, jest crit. Już dagger ma pół HP przed w ogóle teamfightem. Wieża obijana z Liquid Fire'a.
Tak naprawdę patrz na to, nawet Team Bongo nie jest w stanie nawet podejść do przeciwnika bez ryzykowania, że kogoś im wyhaczą i instakillują. Dire's middle tower is drowning. Io chyba teraz rysuje, czy fan, nie fan? Shadowfiend, nie. Shadowfiend albo Io właśnie rysował jakieś wielkie strzałki, co pushować, więc chyba będą chcieli pushować też głównego lane'a. Zastanawiam się build Jakiro, w sensie dwa poziomy z Ice Pass. Killing spree! Killing spree! CMK. Co? No i właśnie, gdyby on cokolwiek z tego nie wiem, zabieram się do fermy nie krytów jungle, what the fuck. Jimmy ma dobrego pudża, grałem z pudżem Jimmy, bo Jimmy ma dobre póki naprawdę, ale to jest kilo robić, to się sprzedaje. A dzisiaj ma... Dzisiaj to jest strasznie nie w formie. Może po wojaku, bo piątek w końcu zrobić. No. No, Sniper, Viper to przeżyje. Viper ma już skończonego Solar Cresta. Następny w kolejce jest Sanji Yasha, ich tytularny item. Viper jest dość podobny do tego, o którym wspominałem na początku. Do tego dokładając jeszcze misy poprzez Solar Cresta, to już się nawet nie zabawne, tylko mocno problematyczne. No i tak mówisz, SMI. Zresztą gra w teamie Sanji Yasha, więc kupuje Sanji Yasha. No właśnie mówię, to jest wiesz ich... Jak mogą się nazywać Team Sanji Yasha i nikt by nie złożył Sanji Yasha, no proszę cię. Wszyscy by nie składać Sanji. No to... Dobra, wiesz, powiedzmy, że im tak, dar... Na przykład Team No Meepo w każdej grze jak ostatni Bumpy banuje Meepo po prostu, bo nie chcą, bo są Teamem No Meepo. No. Nawet nie zawsze jak ostatni, czasami banują w trakcie. Trudno. Natomiast, no wiesz, już... Ja widziałem ich dwie gry i w dwóch pikowych banowali go jako ostatniego. A powiem ci, że wczoraj grali jedną grę, w której nie banowali w ogóle Meepo. Bo przeciwnicy zbanowali. Well, basically zostajemy przy No Meepo. Nie no, tak. Natomiast tutaj Sanji Yasha to powiedzmy daruje im, że nie muszą wszyscy kupować Sanji Yasha, bo Sanji Yasha na jakiejś, że byłaby co najmniej dziwna, ale dobry jeden co najmniej. Jest znowu, jest wyhaczony hookshotem Shadowfiend przez Clockwerka, a w międzyczasie również Jakiro dorwał Phantom Assassinkę. Dire's middle tower is drowning. Radiant's bottom tower is under attack. Mamy już skończony Desolator na Phantom Assassinze. Na pewno w kolejności jest BKB. Is under pressure. Radiant's bottom tower faces a stiff wind. Fortified structures can't be breached. I could. Dire's middle tower is under attack. Radiant's bottom tower faces a stiff wind. Dire's middle tower. No i 17 minut. Just got knocked down. Radiant's bottom tower is under attack. To jest pogrom wręcz, jak na. W momencie Magnus, Shadowfiend i Juggernaut postanowili robić symultaniczne farmienie w lesie na tych samych kampach. A Sanji Yasha postanowili zrobić Rosha. I wygląda na to, że zespół Bongo nie będzie w stanie w żaden sposób kontestować Rosha i będzie to darmowy Rosh dla Sanji Yasha. No, powiem, że nie za bardzo widzę szansę, żeby jakikolwiek, żeby Bongo miało w tej grze. W tej grze. Jakąś już na zrobienie comebacku. Znaczy, będą musieli już pokusić się o jakąś niespodziankę i comeback w drugiej grze. Tutaj zawsze mogą zremisować, bo w tym momencie to już... Nie, no tak, to mówię, dlatego mówię, że nie porażkę w meczu, tylko w grze. Bo jeszcze mają drugą grę w tym meczu. Problemem tutaj jest fakt, że SF jeszcze może coś zrobić. Bardziej wydaje mi się, że to ciastek na Juggernaucie gdzieś tam zawodzi ten cias i on no nie ma nic, on po prostu nie ma nic. Ktoś ma jedno blade. No Jagger jest wart 4600, podczas gdy Fantomka jest warta 8600, a Viper jest 10 tysięcy, więc... Dire's top tower is about to take the plunge! Na Juggera, o którym wspominamy.
Próbuję go wyszukać, próbuję go zgarnąć. Dire's top tower is under attack. Radiant's bottom tower faces a stiff wind. A ja się rozłączył. Okej, oni wrócą tutaj po prostu, rozumiem. Tak, wrócą i będą puszować dalej linię. No dokładnie. Dire's middle tower is drowning. Io chyba teraz rysuje, czy fan. A, ale to jest właśnie ten. Uwaga tego, że mają Io, które dobrze puszować, więc chyba będą chcieli. Czują topa i są w stanie w tym czasie jednocześnie w ogóle kontestować bota i spokojnie nie przejmować tym, że muszą użyć scrolla, topują się na bota, broni, gdzie i koniec, tylko ulti i Io odganiają Jaggera i wracają sobie do puszowania. Way anchor! This game is on! Oddalenie z góry na żywo. Dire's top tower is about to take the plunge. To chyba nie wiem. Na czacie nie jest. Dire's top tower is gone. Kolejny kill w serce. Jego duchu nawet ktoś, kto ogląda mecz i że grał z nimi i grali ten strat, więc mają to ograne, więc to może być jakiś cheese strat dosłownie. Oj, teraz jest Wanarfi. Na dwóch i złapali z dwóch polów. Przesunięcie jest do tego skrybowania, teraz złapam jeszcze szansę, jakby tak nie zrobili tam w prawie. Jejka miała ekstrem. Zrobi zamieszanie ciastek, jeden i drugi przeciw. Ładny skrót. Nisko jeden, nisko drugi na HP, ale Ayo leczy. Musi się wycofać Clockwork, Pijajka teraz full HP z powrotem, Ayo tak samo full HP zostaje zagrana. No i zaczynają obijać Denka, ale żeby Pijajka, to jest daleko skoczyło. Odpalony jest ładnie przez Sample, ale wszyscy się wycofali, tak samo jest stun. I mamy po tym fajcie. Jest, ale nie, jednak jeszcze Glopad jest i tak jest skarczona jednak Pijajka. No proszę, no proszę. Mówiłem, że jestem daleki od tego, żeby dzielić skórę na żywym niedźwiedziu, a tutaj Jimmy Bongo alive and kicking. Jimmy chyba usłyszał naszą krytykę i zaczął trafiać skewerami. Tak jest. Tak jest, Jimmy what a player jednak. Jimmy to jest... No tak, teraz zdecydowanie Magnus ulti z tym skewerem zrobiło im teamfight. Bardzo ładnie skewer wrzucona PA-ka z Viperem pod ulti Shadowfienda. Więc zdecydowanie im ta akcja wyszła. Jeszcze takich 10 i już się odkują. Podobno masz za głośno... Incoming! Okej, udało mi się trochę odrobić. To jest zawsze jakieś pocieszenie, bo to, chociaż ta przewaga to dalej jest 10 tysięcy. No i problem to jest miejsce do farmy, tak? Juggernaut cały czas jest daleko na tych liniach, Juggernaut dołożył sobie Jaszkę. Więc SNY gdzieś powoli na Juggernaucie. Majaczy, ale do niego jeszcze daleko. No dobra, za walkę, tak? No tutaj nie można odmówić ducha, no bo co mają zrobić? Przecież nie mogą poddać tego meczu tak szybko. Nie powinni go przynajmniej poddawać. Jest jeszcze sporo golda na całej mapie, pełno wiesz. Sporo golda masz na myśli infinite, bo jakby nie patrzę, może się farmić nieskończoność. Trudat. To potwierdza ta gra, która trwała chyba 5 godzin, ta najdłuższa? No. Znaczy, bardziej mi chodzi o takie, wiesz, golda w postaci wieży i jeszcze jednej wieży, nie? Bo swoich wieży nie mają, więc muszą się bronić na high groundzie. Brony high ground, no mają całkiem niezłą, można powiedzieć. Jak siądzie skewer z ulti Magnusa, to mają dużą szansę. Natomiast jak Jimmy cię pomyli, no to może być gra. Tak. Problemem teraz było to, że PA-ka ustawiła się blisko Vipera i łapanie tych dwóch korów sprawiło, że i po drugiej stronie jak padła PA-ka raz, to udało się zabić drugi raz, bo no, po prostu nie było Vipera, więc... Nie, no tak, no ale tak jak mówię, mi się wydaje, że jeśli w tym momencie Jimmy, bo mi się wydaje, że w tym momencie podstawą jest Jimmy. Jeśli Jimmy będzie w stanie trafiać Polarity dobrze, RP, no to będzie w stanie spokojnie podfarmić Jaggera i Shadowfienda. Natomiast jeśli jemu się nie uda puścić RP, które coś zrobi przy high groundzie, no to Viper i Fanoga się przejadą po nich, nie? Jest smog, jest, wszystkie ulty są w grze, więc zobaczymy jak to się skończy. Mroczni, to też ciekawe rozwiązanie, bo oni nie będą próbować, chociaż tak, nie widać ich na żadnej linii teraz, nie bronią żadnej linii. Właśnie to sobie tylko ta środkowa, pozostałe odrobinę... O, będzie spotkanie z Viperem. Viper to jest dobry cel, jest odpalony, on jest dobry. Jest zestunowany, więc powinni go zabijać, bo tak samo jest obrażenia. A ja się kopuję do tego razem z PA, to więc... Zazwyczaj, że PA jest jęka, to jest teraz to jest...
cała drużyna w rocznym bardzo low, cała drużyna się tylko wyjdzie parę ice, ale na samym ostatnim rocznym mają jeszcze Shrine'a. Shrine tak samo odpalony. Macro Pyre, Jimmy jest RP, ale Jimmy chyba trochę się zagalopował. Jimmy z Carisony, no tutaj... Liczymy na ciebie, Jimmy. You have failed us. No. Nieźle sobie poradzili, stracili tego na to najpierw, no tak, mieli przewagę w zasadzie można powiedzieć własnego boiska, bo użyli Shrine'a, tak, który ich szybko podleczył i to świetliście musieli grać. Patrząc po XP i Goldzie, to Bongosi wyszli na plus. Zyskali 300 expa i zyskali 600 golda. No to są takie nagrody pocieszenia w zasadzie można powiedzieć. No tak, no. No ale też... SF przeżył, tak. SF przeżył, tak. Fantomka zginęła. Już jest plus. Tak naprawdę też jest pocieszające to, że CMK i Elder trochę dogonili levelem Io i Jakiro, bo był moment, kiedy oni stawali już kilka leveli w plecy, a teraz Elder ma 11, Maidenka za chwilkę bije 11, już jest blisko, a Io i Jakiro też mają po 11, więc to się wyrówna, nie? Więc jakby już levelowo powoli zaczynają to wyrównać. Także Bongo nie poddaje tej gry. Dalej stara się walczyć, dalej spróbuje znaleźć swoje jakby openingi. Jak widzimy, cały las mrocznych jest załardowany przez zespół Sanjiaszy. Nie słychać cię w grze i ten announcer jest za głośno, ale wierzę, że to ściszyłeś, więc... Announcera ściszyłem, a w grze niby jest... Mam, że jest okej. Okej. To... Okej, okay. To nie mam pojęcia, co się dzieje. U mnie cały czas chmurka w grze działa, więc... Mnie też jest cały czas chmurka włączona. Okej, okay, wracamy do gry. 22 do 13 po 26 minutach. Możemy sobie zerknąć, co się niewiele dzieje. Chociaż tam pingowany jest Viper. Więc może za chwilę o tym Battle go widzi, ale chyba się wycofają, nie wygląda. Możemy sobie szybko przylecieć talenty, bo gdzieś to tam umknęło. 150 życia dla PA-ki i 10% dla Steela. Viper 175 życia i Agility. Clockwork. Zbroja i plus 4 punkty zbroi, pancerza. Obrażenia, Ajo dopiero 10-11 poziom, więc 10% obrażeń. Odporności na magię i Jakiro na 12 poziomie, ale jeszcze nie wziął swoich talentów. Po drugiej stronie Elder Titan 10 do siły. Shadow Fiend 20 prędkości ataku i 6% spell amplification. Czy ja wiem? 175 życia, no w sumie ok, niech będzie. Fair enough. 13-poziomowy Magnus nie wziął nic. Juggernaut 175 HPK, ACMK nie wzięła 60 punktów obrażeń. W sumie nie dziwne, że nie wzięłaś. 15% odporności. Czy ja wiem, czy 15%. Czy 15% odporności na magię w momencie, gdy grasz przeciwko Viperowi i PA-ce, to jest dobry wybór? Ja bym brał jednak 60 damage'u. No, oczywiście, że tak, przecież tam nikt nie zadaje obrażeń magicznych. No jest Jakiro, co prawda, ale jako CMK to bawi się bardziej Vipera i Pielki, a nie Jakiro. No, więc generalnie Magic Res jest 15%. 60 obrażeń to zawsze są łatwiejsze last hity. Kolejny smog, by the way, po stronie mrocznych. To też brawa za odwagę i za to, że próbują wychodzić, szukają przeciwników. A nie tylko bez wiedzy. I spotkali już Clockwerka. A jest to szybko, przerwał. Ale jest four staff. Jest ten Dagger Mag... I łap kogoś, nie, Jimmy nikogo nie łapie. Blink do przodu, buduje nasze podstawa. Odpalony Viper Strike na bęku, Dagger musi się wycofać z ładnych kup. Złapanych dwóch screenshotów do tego wszystkiego, jeszcze odpalony Macro Fire, to spory problem. Odpalony jest Red Spitzer, nie ma już Shadow Fielda, wyłapany z tyłu przez Cola. Jimmy Scale, to jest przeżyjnego pizza. Przeżyje Ayo, chociaż był obijany. Czterech za jednego, Juggernaut tylko przeżył, gdzie jest Juggernaut? Na górze, na dolnym, szczytkowym, na górnym lane'ie chowa się w drzewach. Radiant's middle tower is under attack. Znaczy on zrobił swoim ultem jedynego fraga w tym teamfightie dla Bongo, czyli zabił Jakiro. Dire structures are fortified. To jest, tak jak powiedziałeś, jeden Dire's top tower is under attack. I nawet bez Jakiro poradzą sobie rewelacyjnie z tym wzięciem, był Viper. Dire's top tower has fallen. Znaczy problem też jest taki, że PA-ka skończyła PKB. Jest w tym momencie Shadow Fienda ulti i Maidenki trochę nic nie robi. Dire's top barracks have fallen. Bongo, bo odpalili smoka, weszli na high ground, smok był ściągnięty dość szybko. Dwie osoby poszły na górę.
Łapały Juggernauta i łapały Clockworka. Dwie osoby poszły na dół i bardzo szybko padł SF, więc nie miał kto zadawać obrażeń. A te osoby, które były złapane na górze, to zdążyły zabić tylko Jackiro, więc... Dyer's top shrine is under attack! Dyer's no i to się przełożyło na ponad 4000 golda przewagi po stronie Sanji Yashi. Wracamy do lekkiego farmienia. Ale jedną linię raksów już są w plecy gracze Bongo. Wydaje mi się, że... Teraz powinna być druga linia raksów, bo nie ma RP. Wiedzą o tym, że nie ma RP jeszcze przez 16 sekund. 17 sekund nie ma Omnislasha. Viper... Chwilę akurat w tym momencie się pojawił, ale to nie jest wielki czynnik, który może zmienić grę. Bo to pierwszy poziomowy Freezing Field. Viper na 20 levelu wziął drzewko talentów, że trucizna afektuje budynki. Dostała Aegisa. Fantomka ma Serek, który już użyła, czy komuś przekazała? What? A, dobra. Fantomka Serek przekazała Serek Io. Viper ma Aegisa i jego poison działa na budynki. Także na pewno zespół Sanji Yasha nie planuje bawić się za długo. Czy wydaje mi się, że wezmą po prostu szrajny, jeden szrajn był wzięty wcześniej, to... Dyer's bottom shrine has fallen! Szrajtka. Enemy shrine 0.5 HP. Seems good. No i pchają. Co im zostaje? 17 tysięcy przewagi to już jest ogrom przewagi w tym momencie. I to jest... sobie tylko postawić kropkę nad... przysłowiem i... Nie wiem, naprawdę nie wiem, co w tym momencie musiałby się stać. Dobre RP? Co ci da dobre RP? Zabijesz Vipera raz. Odrobisz nawet 3-4 tysiące golda, zostaje do odrobienia. Zakładając, że go w ogóle zabijesz, bo zawsze może się IO wteterować i użyć Serek. Tak, to też nie zwróciliśmy na to uwagi, ale Blue Penguin jest cały czas w bardzo dobrym miejscu. Po prostu bardzo dobrze ustawiony, dobrze się pozycjonuje. Nie pozwala się połapać i cały czas gdzieś kilku termy leczy. Adamka ma już skończonego Bashera. Ale będzie ma już w Quick Buy'u ma kupionego Abyssal Blade'a. Dyer's bottom tower won't last long. Przez daleka można myśli prawie stojąc na wieży. No teraz tak, wcześniej z niższego poziomu. Dyer's bottom tower has fallen. Nie może zainicjować, nikt nawet nie podchodzi, po prostu oddają kolejną linię raczej za darmo. Teraz Shrytek się, Nick Skywalker się zbierze. Ale Shrytek cały czas ma Aegisa. Jak na nim zabrali połowę HPK i on dalej odpływa i bierze Denego, odpala swoje ulti, była po Blue Pigwina, jeszcze jeden Razer. Razer zabity teraz jest... No teraz jest tak, że nie wiem, że nie wiem, że tego wszystkiego było pany bardzo szybko padł. Wiem o tym, że się dobrze pozycjonował, ale teraz był ustawiony beznadziejnie. Pada bez buybacka Pieka, ale wraca Shrytek i Shrytek też ma Denego, Denek pada tak samo, nie ma Denego. I wracają do obijania, raczej. Ładny iPad, ładne kobi. Jimmy zaczął trafiać skewerami, szkoda, że o 20 minut za późno. Kilka dnia raksów wpada, cały czas nie ma... Radiant's middle tower is under attack. SFA jeszcze nie będzie, SFA już... Okej, nie chcę mówić, nie zobaczymy w tej grze. Druga linia raksów się wycofują. Znowu dobra, dobrze tak samo ustawił się efekt, dobrze użył swojego ulta. To było ustawienie IO dla świetlistych, bo jak do tej pory ustawiał się rewelacyjnie, tak teraz po prostu zagalopował, dał się wyłapać. Znaczy nie, on nawet nie dał się wyłapać, tylko cały czas tutaj. On cię usłyszał. Jeszcze palił ulti, dostał Razer i to było po wszystko. On cię usłyszał, pochwaliłeś go, stwierdził nie, tak być nie może, hejtu mnie chwalić nie może, więcej spierdolę. No i... Ale co za słowo? Przepraszam. Już teraz nie ma co przepraszać, teraz już jest ban forever na życie w Polsce. No niestety. Wykluczenie. Ekskomunika ze społeczeństwa. Nie tego. Kto kibicuje Virtus Pro? SF, Denek. Why you do this? Okej,
No i cóż. No i zostaje ostatnia linia Raxów. Teraz jest bez RP, teraz jest bez Omnislasha przez jeszcze 10 sekund. Więc, no i ale ładny skewer po raz kolejny wyłapany. Shytek, ale wbija w to wszystko Ice, Kogi. Shytek tego nie przeżyje, nie powinien tego przeżyć. Nie wierzę, że przeżyje. O, jest tam i odobry wyłapany po raz kolejny. Skibuje ratować Shytek. Shytek się wraca, jest on. Nie gadam, że Shytek zabija. Juggernauta, Elder Titan wykupuje się, wraca do gry. Pada do tego wszystkiego, jeszcze Jimmy pada. SM bardzo nisko. Muszą się wykupować wszyscy po kolei. Buyback na Juggernaucie, buyback. No w tym momencie IO z urną i serkiem na Viperze uratował Vipera i bez wygrał ten fight. Cały rząd jest na granicy 100 punktów życia, ale Viper przeżył i obierał. No tak, no i 31 szans dla Sanjiaszy. Bardzo... Tak, podsumowanie K9L'a, Brutal Savage Wrecked. Pretty much. Tak można powiedzieć. Zastanawiam się nad tym, czy w drugiej grze wybiorą dokładnie to samo, będą starali się zmienić. Czym nam jeszcze zaskoczą? Dajcie nam dosłownie 3 minuty, zostańcie z nami i zobaczymy, jak rozegrają to gracze jednego i drugiego zespołu. Zaraz wracamy.